Renifery z Podlasia. O, mam tego fonerza jeszcze raz, tak? Ten sam koń. 120 sekund później. Brawo, już coraz mniej takich konsekwentnych, ale delikatnych jest. O, no to widzicie, przejrzałam sobie dalej. No, dokładnie. Właśnie, tutaj komentarz. Coraz mniej takich konsekwentnych, ale delikatnych jeźdźców. Coraz mniej, także pełen podziw, pełen szacuneczek, jak wyjść z takiej właśnie opresji na spokojnie. No i widzicie, spokój w sumie zaprocentował na kolejny przejazd bodajże, no nie? O nie, o nie, o nie, o nie. Kurczę, ja wam mówiłam, bo to są chyba znowu te wszyscy, wiecie, nie wiem, jadą tam, nie wszyscy jakby w ogóle, nie wiem, czy nie wszyscy, nie Polski, nie wszyscy są przygotowani z tymi końmi, właśnie jakieś takie przeszkody crossowe i nie wiem, dlaczego ludzie sobie to robią, przecież to tak można sobie samemu zrobić krzywdę, krzywdę swojemu koniu. Dlaczego ludzie w to brną? Ja bym w życiu na coś takiego nie pojechała, jakby jak widzę te filmiki, ten koń po prostu gdzieś wpada. Zresztą, co to jest w ogóle za przeszkoda? Czemu tam jest taka dziura? Czemu tam jest taka wielka dziura pod tym? Dobra, i o co tutaj kaman? Oj. Oj, 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 oj. Okej. Okay. Masz już takie wyjątkowe miejsce w moim sercu, to z tobą bardzo tęsknię, moja dziewczyna, ryzyko jest po prostu zbyt duże. Mam nadzieję, że będzie z tobą tylko najlepsze, nieprawda. Mam nadzieję, że znów cię zobaczę, moja dziewczyno. Okej, okay, nie jestem pewna, o co tutaj chodzi, ale chyba chodzi o to, że osoba, która jeździła na tym koniu, mimo tego, że go kochała, postanowiła się z nim rozstać i chyba go sprzedać, czy coś oddać w bardziej profesjonalne ręce pewnie, z racji tego, że to już było zbyt niebezpieczne dla niej. Ja bym na pewno, wiecie, pierwsze co zrobiła, to bym przebadała zwierzaka, czy no, jakby zdrowotnie tu się nic nie dzieje, no jeżeli faktycznie zdrowotnie by wyszło wszystko czysto, no to przy takim zachowaniu, czy jakichś tam problemach behawioralnych, czy cokolwiek, no to na pewno trener, jakiś dobry trener, który będzie w stanie, wiecie, pomóc. Czasami takie decyzje są lepsze, tak, jakby oddać do osoby, która będzie wiedziała, co z tym fantem zrobić, jak to dalej pociągnąć. No bo dużo ludzi się pakuje właśnie w trudne konie i potem nie potrafi z tego wyjść i zamiast szukać pomocy u trenerów czy coś, robią to na własną rękę, u weterynarzy, jakichś osób, które faktycznie mądrze by przeprowadziły to, więc czasami takie decyzje są bardzo ciężkie, ale trzeba czasem takie decyzje podjąć. Słuchajcie, szybki przerwniczek. Zapraszam was do wspierania kanału. Zapraszam, jest taka możliwość, można wspierać kanał. Dzięki wsparciu kanału będziecie mieli dostęp do filmów wcześniej. To się bardzo przyczyni do rozwoju kanału, że możecie, wiecie, jakąś tam złotóweczkę, kilka grosików wysłać i wiecie, komentarz na przykład napisać. Jeżeli ktoś by miał oczywiście ochotę, to wiecie, zapraszam. To wiecie, tak luźno. Jak nikt nie będzie chciał, to luz. A jak ktoś będzie chciał, to zapraszam. I też może się uda jakieś grosiki powoli odkładać na konika. Powolutku coś tam myślimy i powolutku coś tam się zbiera, ale to wiecie. Jeszcze na spokojnie, na powoli, ale trzeba uzbierać na wszystko. Na koniec ogłoszeń parafialnych! Ale ładny kucyś. Ładny kucyś, mega grzeczny kucyś, no. Czadzior. I w ogóle wam powiem, bo tutaj widzicie dziewczynka z radości, z tych emocji sobie krzyknęła. Ja wam powiem tak, że ja na przykład w takim stresie, emocjach i w ogóle wszystkim, ja żadnych dźwięków nie wydaję na koniu. Naprawdę ja spadam, umieram, cokolwiek się dzieje i ja jestem po prostu jak milczący głaz. Nie dopiero jak spadnę czy coś, no to wołam pomocy czy cokolwiek. Ale tak to, dopóki nie, wiecie, nie wypadnę, to ja jestem tak cicho, nie wiem, jakby... Wiecie, jakby z drugiej strony ma to swój plusik, no bo mamy mniejszą szansę, że ten koń gdzieś tam się spłoszy jeszcze od naszego krzyku i się nabuzuje, ale praktycznie jakby ja od początku, nikt mi o tym nie mówił w sumie, bo to od samego początku, odkąd wjeżdżę, jakby ja się po prostu zatykałam, nie wiem, może ten stres mnie po prostu, wiecie, zatykał i miałam takie zapowietrzenie, że nie była w stanie z siebie żadnego krzyku wydusić, to też jest taka opcja. O nie, kozy. Ja nie wiem, czy kozy są przystosowane do czegoś takiego. Co te kozy mają? O nie, oby nie na obrożach to było, bo nie widać. Oby to nie na obroże ciągnęły.
Dlaczego kozy? Renifery z Podlasia. O, nie mogę. No, myszka. Boicie się myszy? Chociaż ta mysz wygląda... Serio? Taka dzika mysz? Ona tak wygląda jakoś tak ładnie, jak taka domowa mysz, ale się... Nie znam się na myszach. Ale skoro była puszczona, to chyba nie była domowa myszka. I myszki są słodkie i w ogóle, tylko właśnie jak już potem zjadają paszę, przegryzają wam derki i inne rzeczy, to już nie jest tak słodko. I robią wszędzie kupy. O, kolejny tata myśli, że dziecko jest proste. No, tak jak mówiłam. Chcecie sprawdzić i odczepić się od rodziców, którzy wam ciągle, wiecie, komentują, że dziecko jest takie proste, weź się wyprostuj tutaj, zrób to tamto. Wsadźcie go na konia. Wsadźcie ich na konia. Wsadźcie. Powiem tak, może i spoko, jeżeli by mieć swój szampon, na pewno nie tym szamponem od auta, bo koń przecież dostanie od to uczulenia, bo cholera wie czego, czy jakby ten strumień wody nie będzie zbyt mocny, no nie? No. Czemu kucyk biega po betonie? Czemu się kucyk biega po betonie? Ej, kucyki to jak takie pieski dosłownie. Mimo wszystko bałam się, żeby one tak, wiecie, biegały sobie po betonie, żeby się nie rozjechały, bo widziałam filmik, w którym właśnie kucyki sobie biegły i się rozjechał cały po betonie, zdarł sobie całą skórę tutaj. Ale trzeba przyznać, że tak sobie mimo wszystko, że nie ma żadnej kontroli nad sytuacją, sobie fantastycznie radzi. I dosiadł nawet niczego sobie, jak na to, że nie ma kontroli. Jakoś złoto. Mimo zagalopowania, sobie galopuje elegancko, grzecznie, w jednym tempie, w jednym rytmie. Także. Ale powiem wam, że faktycznie jakby... Nauka jakby rodziny, nauka, nie wiem, chłopaka, kogokolwiek z rodziny, chłopaka, dziewczyny, to jest inny wymiar nauki, inny wymiar po prostu. Widzieliście, jaki koń został szoknięty? Koń był w totalnym szoku. Jak się spojrzał, patrzcie, jak się spojrzał po tym. I wiecie, śmieszne, bo zazwyczaj mówimy, że o, nie wchodzimy za koń, robimy tak, uważajcie, bo koń was kopnie, tymczasem wszyscy jeźdźcy. Nie śmieszne, to w sumie trochę.